kto wie, że setki podnośników hydraulicznych od lat montowanych na wozach strażackich oraz pojazdach służb energetycznych pochodzą właśnie z Koszalina, a dokładniej z fabryki maszyn Bumar Koszalin. Spółka, o której zamówienia zabiegają służby ratownicze i firmy cywilne z całego świata, doczekała się wyróżnienia prezydenta miasta. Bumar Koszalin, spółka akcyjna. Koszaliński Orzeł, przyznany jej w kategorii gospodarka, zwraca uwagę na barwną, ponad 70-letnią historię firmy, jej nieustanny rozwój, rozmach w działaniu i trwały sukces gospodarczy. W przeszłości naszej zajmowaliśmy się tuż po wojnie, w 1945 roku. Wówczas jako pierwsza zachodniopomorska spółdzielnia mechaników samochodowych remontami sprzętu z demobilu wojskowego. Później historycznie produkowaliśmy cysterny do przewozu mleka, wody pitnej, wina. W dalszej kolejności mieliśmy epizod związany z produkcją wojskową, pojazdy do dekontaminacji. Kolejne nasze produkty to były żurawie samochodowe z napędem elektrycznym, później z napędem hydraulicznym, mieszalniki do betonu, tak zwane gruszki MS-21, MS-31 na Jelczach, podnośniki PESTO na wózkach akumulatorowych. I wreszcie przyszedł czas na sztandarowy wyrób, podnośnik 18-metrowy, który przechodził kolejne udoskonalenia i zmiany. Ile kosztują te cuda projektowane, wykonywane i montowane przez Bumar na gotowych podwoziach? Najprostszy wyrób w tej chwili to jest tak, 230 tysięcy złotych, jakiś tam 14-metrowy na dosyć tanim podwoziu. No i tak 2 500 000 na podwoziu już 48, albo i lepiej. Bumar, jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Lechickiej, zatrudnia ponad 200 osób i chętnie zatrudnia zdolnych pracowników. Wciąż inwestuje w produkcję sprzętu, którym bez kompleksów konkuruje ze światowymi liderami rynku. Posiadamy w swojej strukturze wszystkie te działy, które charakteryzują rozwiniętą firmę produkcyjną. Czyli mamy dział konstrukcyjny, mamy dział technologiczny, mamy dział kontroli jakości, dział zaopatrzenia, marketingu, no i oczywiście wydział produkcji. Jesteśmy na hali lasera, gdzie zaczyna się proces produkcyjny w naszej firmie. Tutaj odbywa się głównie cięcie blach. Zakup lasera pozwolił nam na kompletne przygotowanie elementów blaszanych o skomplikowanych kształtach. Na tej hali jest tylko na tej maszynie tutaj odbyła się formowanie podstawowych elementów służących do budowy wysieników. Jest to prasa krawędziowa, na której zaginane są i formowane są kształtowniki do produkcji ram, kolumn, wysieników naszych wyrobów. Moja przygoda w firmie Bumar Koszalin zaczęła się w roku 2007, gdzie przyszłam tutaj jako studentka 5 roku na praktykę. Początkowo zostałam zatrudniona jako referent do spraw planowania produkcji, zajmowałam się pisaniem programów na laser. W zeszłym roku awansowałam i zostałam mistrzem. Podobnych historii, ścieżek kariery jest w tej firmie więcej. Bumar, o czym powiemy za chwilę, stawia na ścisłą współpracę z lokalnymi szkołami. Mamy stałą załogę, ale również myślimy o tym, żeby tą załogę wzbogacać o nowych pracowników. Mamy podpisane umowy ze szkołami tutaj w mieście Koszalinie, ze szkołą samochodową, z technikum elektronicznym. Ci uczniowie przychodzą do nas na praktyki, poznają specyfikę zakładu, wzbogacają to, co uczą się w szkole, o rzeczywiste warunki, które występują w zakładzie przemysłowym. No i doskonalą swoje umiejętności, poszerzają. Oczywiście te praktyki są w jakimś stopniu opłacane przez firmę, także jest to korzyść i dla firmy, bo przygotowujemy przyszłe kadry, które bezpośrednio są zapoznane ze specyfiką funkcjonowania takiej firmy, ale również szkoły odnoszą z tego korzyść, no bo uczniowie mają gdzie odbyć praktyki, gdzie mają gdzie tą wiedzę teoretyczną, może z niewielką tylko praktyką, którą mają w szkole, poszerzyć o praktykę w prawdziwym zakładzie przemysłowym pod względem mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym. Bardzo skomplikowane wyroby robimy, także mogą sobie poszerzać wiadomości ze szkoły.
kolejne etapy produkcji podnośników Bumaru. Hala z komorą śrutowniczą, przygotowującą powierzchnię do malowania. Komora lakiernicza, zamykana, bezpyłowa i podgrzewana. Za mną jest najnowszy nabytek firmy Uniport 7000 produkcji holenderskiej na sterowaniu Siemensa 840D. Nowoczesny sprzęt zastąpił stare, konwencjonalne wytaczarki. Większa dokładność i efektywność pracy to główne zalety sprzętu. Tak, w przeliczeniu jest to 6-7 razy szybsze przyspieszenie naszej produkcji, wysięgników, kolumn, elementów, które sprawiały nam dużo problemu na wytaczarkach. Najczęściej wykonujemy tu dokładne otwory pod tuleje, dokładne otwory pod wałki, pierścienie. Elementy typowo tutaj, które obrabiamy, wysięgniki, kolumny. W tej chwili znajdujemy się na jednej z dwóch hal montażowych, na której odbywa się montaż już gotowych wyrobów na pospawanej konstrukcji całego osprzętu hydraulicznego, elektrycznego, zmontowaniu tego w całość i zamontowaniu na dostarczonym przez dostawcę zewnętrznego podwoziu. Podwozia trafiają na nas zupełnie gołe, czyli kabina, rama. Cała zabudowa to jest dzieło już naszej fabryki. Wyroby są bardzo ciekawe, są skomplikowane, ale również jest jeśli dużo pracy, bo wyroby są bardzo pracochłonne. Są wyroby prostsze, o małej wysokości podnoszenia. Prezes na pewno mówi o tym, że były 10-metrowe podnośniki, ale ten wyrób, który tu stoi za mną, to jest podnośnik 48-metrowy. To jest jeden z najbardziej wyrafinowanych i skomplikowanych technologicznie wyrobów, bardzo pracochłonnych w montażu. Problem polega na tym, im większa wysokość, tym skala skomplikowania, skala problemów konstrukcyjnych, technologicznych, montażowych rośnie nawet nie do kwadratu, a do trzeciej potęgi. Podnośnik ten śmiało można uznać za technologiczną perłę na skalę światową. Nie jedyną, którą może poszczycić się koszaliński Bumar. Z takich ciekawostek to jest zabudowa elementu takiego ramienia gaśniczego na specjalistycznych podwoziach lotniskowych, takich pojazdach lotniskowych, które służą w przypadku awarii samolotu, jakiegoś awaryjnego lądowania, do przeprowadzenia błyskawicznej akcji ratowniczej. To się najczęściej odbywa w sytuacji, gdzie występują płomienie. W związku z tym to ramię jest zdalnie sterowane. W tym ramieniu można podać pianę, można podać wodę. To ramię jest wyposażone w specjalny przebijak, który można przebić się przez korpus samolotu i podać środek gaśniczy do wnętrza samolotu. Obecnie znajdujemy się na stacji prób, gdzie widzicie Państwo trzy wyroby. Pierwszy to jest podnośnik PM0212 w kolorze kabiny białej. Wyrób szykowany jeszcze w tym tygodniu do odbioru przez klienta z południowej Polski. Jest to wyrób dla energetyki przeznaczony. Wyrób pośrodku to jest podnośnik 30-metrowy z 93 roku, czyli wyrób historyczny, który przyjechał na naprawę gwarancyjną. Oraz tutaj ostatni podnośnik, kabina zielona, jest to podnośnik PT21 teleskopowy, który również przyjechał na naprawę serwisową. Wracamy do styczniowej gali, na której zostały rozdane koszalińskie orły. Przyszedł taki czas, że trzeba jednak się pokazać w mieście, żeby ludzie wiedzieli, że taki zakład funkcjonuje, że robi dosyć poważne, skomplikowane wyroby, że ludzie mogą znaleźć tu pracę, płace może też nie są najgorsze, żeby zależy nam w tym momencie na pozyskaniu pracowników, no i żeby firma była jednak rozpoznawalna w mieście. Cieszę się, że przede wszystkim orły przypadły firmie, która nie znajduje się w strefie. Co do strefy nie mam nic, ale też trzeba jednak odróżnić pewne firmy, które płacą pełne podatki, nie działając w strefie, oraz te, które są objęte różnego rodzaju ulgami. I tutaj, jako reprezentant tych firm działających poza strefą, no czuję się wyjątkowo usatysfakcjonowany orłami, na które przyszło nam troszeczkę poczekać. Ale też z drugiej strony, jak ktoś obserwował zakład, przejeżdżając tutaj ulicą Lechicką, to zaobserwował, że od 2012 roku wygląd zakładu zdecydowanie się zmienił, a to była tylko część zewnętrzna. Bumar Koszalin wchodzi w skład grupy WIS, czyli zakładów pana Piotra Wawrzaszka, WIS Inżynieria Samochodów Specjalnych. W skład grupy wchodzą zakłady, dwa zakłady w Bielsku, fabryka pomp Ruberga w Szwecji, firma Toma zabudowująca podwozia pożarnicze w Niemczech oraz kilka spółek na Słowacji i w Czechach. No i oczywiście Bumar w Koszalinie.
Bumar jest zakładem samodzielnym, ma swoją osobowość prawną, posiada swój zarząd, dyrekcję, no i swoją załogę, no a przede wszystkim siedzibę w Koszalinie.